Trwa manifestacja rolników i pracowników przemysłu mięsnego. Uczestnicy złożyli już petycję w Sejmie. Domagają się pilnego zniesienia zakazu uboju rytualnego. Jak zaznaczają, dla nich to miliony złotych strat. Pod kancelarią prezesa Rady Ministrów jest Agata Dzikowska. Witam cię, Agato. Powiedz, jak przebiega ten protest. Tak jak już mówiłaś, to już trzecia godzina protestu w pełnym słońce przy bardzo wysokiej temperaturze. Ale zaangażowanie protestujących i hałas, który odbywa się na ulicach Warszawy, nie milknie. Gra toczy się o bardzo duże pieniądze, o dziesiątki milionów złotych i o kilka tysięcy miejsc pracy. Niespełna godzinę temu protestujący wręczyli swoją petycję w Sejmie. W tej chwili przedstawiciele rolników i pracowników branży mięsnej weszli do kancelarii premiera. Ze mną pan Roman Poczta, rolnik z powiatu krotoszyńskiego. Przejechał pan ponad 350 kilometrów, by tu w Warszawie walczyć o wasze prawa. Spodziewa się pan, że ten protest przyniesie rezultaty? Ja uważam, że powinien przynieść rezultaty, bo inaczej nie ma innej drogi po prostu wyjścia. My tracimy codziennie, każdy z nas traci złotówki, pieniądze, nawet tysiące pieniędzy. Tysiące złotych. I dalej tak być nie może. Skoro my produkujemy żywiec wołowy, bo też jestem producentem z synem razem, no to ile długo można wytrzymać, gdzie się traci na każdy 1000 zł? W przypadku rolników z powiatu krotoszyńskiego, których pan reprezentuje, jeśli zakaz uboju rytualnego zostanie w Polsce utrzymany, będziecie państwo transportować zwierzęta za granicę, na przykład do Czech? To na pewno nie zarobimy już na tym. Jak w tej chwili cena jest taka, jaka jest, to być może jeszcze być niższa i to całkiem jest dla nas już koniec. Bo dłużej się po prostu nie da robić za darmo. Jak pan obserwuje te kilka godzin protestu i pod Sejmem, i przed kancelarią premiera, niewielu przedstawicieli parlamentu wychodzi z wami rozmawiać. To jest znak, że nie macie poparcia? No czyli może nie do końca. Każdy jakieś tam obowiązki ma. No, być może co niektórzy lekceważą nas, bo jest niedużo, no, ale warunki są u nas takie, że rozpoczęły się żniwa, sianokosy, drugi pokos sianokosów. Po prostu i nie wszyscy mają też czas. Nie każdy może opuścić swoje gospodarstwo, żeby jechać do Warszawy. I my jesteśmy tylko przedstawicielami. Ale z drugiej strony są obrońcy praw zwierząt, którzy używają mocnych określeń, że to jest zgoda na masową rzeź. Jest protest blisko setki profesorów, artystów, muzyków, aktorów. Ale wie pani, ja też jem mięso i uważam, że żaden ubój nie jest humanitarny. Jesteśmy stworzeni w ten sposób, że musimy hodować, my musimy to za to żyć, inni muszą to zjeść, kupić. I tylko, że ten podział jest nie do końca sprawiedliwy. Ale w przypadku uboju w sposób tradycyjny zwierzę jest ogłuszane. Zdaniem wielu ekspertów, a wtedy mniej cierpi niż w przypadku uboju rytualnego. No ale nie ma bez cierpienia żadnego uboju. Żadnego nie ma bez cierpienia. Bo każdy jeden jest z cierpieniem obojętnie. Nikt nie potrafi określić, czy jest mniejszy, czy większy to cierpienie. Głosowanie za dwa dni. Rolnicy także pojawią się przed Sejmem w piątek rano? No tego to nie potrafię powiedzieć. Przedstawiciele być może tak, ale już na pewno nie w takiej grupie ilości, bo niemożliwością jest cały czas podróżować. Platforma Obywatelska myśli nad tym, czy prowadzić dyscyplinę klubową. Prawo i Sprawiedliwość również. Jeśli ta ustawa przepadnie w Sejmie, co dalej? Przypuszczam, że się skończy na protestach już wtedy lokalnych, być może nawet całokrajowych, bo już sam protest dzisiejszy pokazuje, że ostatnio, gdzieśmy byli w marcu, to było tylko Wielkopolska, a w tej chwili już jest Mazowsze, już jest Suwalszczyzna, już jest większy obręb rolników się przyłącza do tego poparcia. Roman Poczta, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że blisko 30% mięsa wołowego eksportowanego z Polski pochodzi właśnie z uboju rytualnego. Rolnicy przekonują, że utrzymanie zakazu, który obowiązuje w Polsce od początku tego roku, doprowadzi do ruiny ich gospodarstwa.